Siemaneczko, w 62. części Let's Play Wojna Krwi, oczywiście wiedźmińskie opowieści. Witam odcinek po odcinku pełnym przeżyć, bo poprzedni odcinek taki był stanowczo. Miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie jasny i klarowny i piękny i wszystko pójdzie jak nitka do kłębka. Po nitce do kłębka. Dobra, przynajmniej ostatnią mewę zyskała tam miecz Elfi. Zobaczymy, jak się będzie w boju sprawdzał. Co, ja już nerwowo patrzę na bandikama i ciśniemy dalej z przygodą. Nie ma tutaj tych ruin, które na mapie są pokazane. O dziwo, szkoda, bo myślałem, że tutaj gdzieś spotkam. Ale jednak nie. Tutaj jest jakieś ciekawe miejsce. Wasza wysokość, pod tymi ruinami połyskuje złoto. Możemy spróbować się do niego dokopać, ale to zajmie sporo czasu i wymaga przygotowania dodatkowych narzędzi. No, Gabor by się znał na tym wszystkim. Ale nie. Mamy złota w brud, a drzewa mamy mniej, więc to mi się nie przyda. Czy to jest oznaczone cały czas na mojej mapie? Tak. Szkoda, że... Albo dobra, weźmy, bo będę się zastanawiał, co to za miejsce. W przyszłości będę tu wracał. Także weźmy to, już niech będzie. A tu jest złota skrzynia, tak? A, no dobra. Dobrze, że się po to wróciłem, okej. Bardzo dobrze, bo wiecie, kapliczkę mogę sobie odpuścić, bo tam... Kapliczka mi nie przeszkadza, bo widać na mapie, co zostawiliśmy. Dobra. To jest Nilgardzki obóz, tak? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, no dobra. Gdzie są jakieś inne elfie ruiny, przepraszam bardzo, gdzie mógłbym tą mapę zrobić? Powiem wam, że ja tu nie widzę żadnych innych. A czemu ja tu zostawiłem ciekawe miejsce tutaj? I tutaj? A, o tam pewnie... No właśnie, się teraz zastanawiam. Której z nich to będzie kapliczka? Nie, kapliczkę tu zostawiłem. No to pewnie jakieś pierdoły, musiałem mieć jakiś powód na ban. Ale to nie zmienia faktu, że... Prawie gdzie to miejsce jest. Dobra, ale zobaczmy, o co chodzi z tymi. Aha, od razu... O, tam, o, tu tam jakaś popijawa jest? Bagienna forteca. Nilgardzcy żołnierze szybko pojęli, że Angren to piekło na ziemi. Dlatego robili co mogli, byle tylko nie zostać tu stacjonowanym. Dlatego bagienne fortece obsadzone były przez wyrzutków, których zesłały tam za karę sądy wojskowe i zielonych jak wiosenna trawa rekrutów. Wszystkie wrogie jednostki i podpowiedź Mewe jest gotowa na zadanie ciosów, okej. Dobra, zobaczymy. Mordę kopane. Dobrze, już szło. Dobra, zaczynamy od tego. Jak pierścień nie chce zejść, trzeba urżnąć cały palec. Liria! Wystarczy jeden strzał. Tak. Kolejny. Wskaż mi cel. Jezu, to był misklik, naprawdę, nie? No ale niestety musimy powtarzać przez to. Nie, nie, nie. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Elegancko. Liria! Dobra. Elegancko ich teraz możemy spokojnie kończyć. Wystarczy jeden strzał. Dobra, i powinno być idealnie, prawda? Prawda. Dobra. Wskaż mi cel! Nie wiem, to za pierwszym razem zrobić. No dobra, spoko, udało się. O, jest tutaj tablica, spoko, i sporo surowców. Jakbyśmy mieli brak surowców, to... Oj, kolejna mapa, to bym się nawet ucieszył. To jest gdzieś tutaj nawet. Weźmy od razu to wykopać.
O właśnie. Od razu weźmiemy. Kulawy Gerfin. A to, ten tutaj miejscowy wataszek, którego musieliśmy rozsmarować, jest 20 tysięcy mamy na lajcie. Dobra, pozbierajmy wszystko. Coś ciekawego nam tablica tu obnaży. No, spoko. Przynajmniej nic nie pominiemy. A to jest kolejna tablica? Nie. Oto Dukart Abdehi, wielki kanclerz, dowódca grupy Wschód, do pułkownika. Pułkowniku, powierzam wam dyskretną misję. Przydatność hrabiego Caldwella dobiega końca. Wkrótce trzeba go będzie usunąć, ale w sposób nie wzbudzający obawy u innych sojuszników na północy. Myślę, że przy znacznych powszechnie inklinacjach hrabiego do nadużywania trunków, subtelnie podana trucizna powinna załatwić sprawę. Okej. Okay. Proszę, mąż stanu się przejedzie na tej współpracy. Już nie mogę się doczekać jego imienia, jak mu przekażemy to, co się dowiedzieliśmy, nie? I ten list mu pokażemy. No, możemy teraz iść prosto, co prawda. A i tak, i chcemy iść prosto, bo tu jakaś wioska jest opuszczona. Znaczy, nie wiemy, czy opuszczona. Zaraz się dowiemy. O, coś tutaj pominąłem. Do zgarnięcia, dobra. No nie, to są ludzie normalnie. Może nie będzie dramatu. Królowo, jeden z tutejszych chłopów, Gozmir, prosi o posłuchanie. Mówi, że znalazł wśród elfich ruin przedmiot, od którego bije silna magiczna aura. Ciężko mu poświadczyć prawdziwość jego słów. Ma jednak z całą stanowczością mogę stwierdzić, że wokół wspomnianego kmiecia unosi się silna aura Bimbru. Powiedz, co uczynić? Kupić rzekomy artefakt, czy przepędzić? Nie, no kupimy. Stać nas. Dobra, tarcza, okej. Kolejni ludzie, fajnie. Pani, w zasadzie zatrzymał się wędrowny kupiec. Zaprasza się, byś przejrzała jego towary. Co mam mu przekazać? Dobra, czemu nie? Akurat złota mamy więcej. Uważajcie! Krwawa pani nie lubi, jak kto ubija jej sługi. No, to ciekawe. Przyszłaby już zima. Bagna lodem skuje, komary wymrozi. Pani, masz za uchem kleszcza. Opił się tak, że zara pęknie. Uważajcie. Uważajcie. Dobra, już więcej nic nie powiesz. Okej, jest tutaj coś ciekawego w tej wiosce jeszcze? No niekoniecznie, dobra, czyli możemy stąd spadać. Pytanie... Nie, no tu już chyba nie będę teraz wykorzystywał na razie zwiadowcy. Nie ma sensu. Musimy się stąd na spokojnie wycofać. Bez jakiegoś większego ryzyka. Ale cały czas mnie właśnie ciekawią, kurde. Gdzie jest ta miejscówka? Ja tą już mapę mam od dłuższego czasu. I pytanie, czy ja tego nie minąłem, bo to jest bardzo prawdopodobne, że ja to mogą gdzieś minąć. Ale tu nie było nigdzie takich suchego miejsca. Chyba, że tu. A to już między odcinkiem będę musiał to sprawdzić, no. Może między tym odcinkiem, a następnym... Wedle mapy zbliżamy się do zamku w Tuzli, pani. Wangren, nie można polegać na mapach. Zatrzymajmy się za jakiś czas i sprawdźmy, czy to na pewno dobra droga. Jak rozkażesz, pani. Mhm. Rzeczywiście już tak blisko jesteśmy? No, jeszcze bez przesady, jeszcze tu jakaś wioska jest do zrobienia. Spokojnie. Tu mamy znacznik, a tutaj co tu? Czując, że jej klacz kuleje, królowa zatrzymała pochód. W kopyto wierzchowca wbił się cierń, który wchodził głębiej przy każdym ruchu. Klacz rżała żałośnie i wyrywała nogę, ale Mewe wiedziała, jak ją uspokoić. Pogłaskała po policzku, szepnęła parę słów do ucha. Potem już bez trudu wyciągnęła kolec. Wybacz, że przeszkadzam. Mewe usłyszała za plecami głos druidki. Ale tu nasze drogi się rozchodzą. Tym skromnym podarkiem chcieliśmy ci podziękować za wspólną podróż. I za to,
co zrobiłaś przy obelisku bagiennych bogów. Nie czekając na odpowiedź, druidzi zarzucili torby na ramiona i ruszyli w las. Mewe odprowadziła ich wzrokiem, po czym otworzyła zawiniątko. Podarek bynajmniej nie był skromny. Ciekawe. A, to jeszcze dalej jest ten pytajniczek. Te drzewa już nas tu nie chcą. Szumią dla kogo innego. Ta kraina jest chora. Toczy ją pasożyt, który z każdym dniem łaknie, wie, zepsucie idzie od Izgid. To ta kraina jest... Dobra, czyli pewnie będzie musieli jeszcze wypędzić tu zło. Wasza wysokość, w dziupli tego drzewa połyskuje złoto, drogocenne kamienie. Jeden ze zwiadowców wsadził rękę do środka. Po chwili wrzasnął z bólu i wyciągnął krwawy kikut. Co tam w środku mieszka? Coś, co ma bardzo ostre zęby. Szkoda, że nie mamy rycerza. No nie, oczywiście to na mojej mapie zostanie, prawda? No właśnie, ale nie, no ja mam złoto, mam morale. Znaczy właśnie nie mam. Nie chcę tracić, no bez sensu, nie? Bez sensu. Może kiedyś w przyszłości będę mógł na coś wydać obrzydliwe ilości złota, to może się tu wrócę, ale jak na razie to nie. To jest kolejna kapliczka, akurat z kapliczki to chętnie skorzystam. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. No dobra, i co tutaj jest? Jakaś zabawa? Ola Boga nie wytrzymam, ola Boga nie wytrzymam. Wszystkie mają hopa, a ja nie mam. Mewe wymieniła zdziwione spojrzenia z jadącym obok kawalerzystą. Słowa piosenki było słychać wyraźnie. Osoba, która je wykrzykiwała, musiała być niedaleko i wnosząc po dykcji, mocno podchmielona. Chwilę później oczom wyczerpanych marszem Lyryjczyków ukazała się niewielka wieś. Na środku osady płonęło ognisko, wokół którego tańczyli chłopi, bosi, spoceni i roześmiani. Ale kiedy tylko zauważyli królową, natychmiast ucichli i stanęli zbici w ciżbę, chowając za sobą dzieci. Spokojnie, powiedziała Mewe. Nie zrobimy wam krzywdy. Co to za okazja? Wesele? Postrzyżyny? Nie, pani. Helajs. Bogowie kolejny rok wypełniali zwierzyną nasze sieci i wnyki. Czas im podziękować. Przynajmniej macie za co. Każdy ma za co, pani. Nawet biedne ludzie jak my, a co dopiero królowa. Jeśli chcecie, ostańcie na noc z nami. Miejsca przy ognisku dość. Muzyki też przecie nie zbraknie. Coś mi tu śmierdzi. Coś tu jest... Coś tu jest ewidentnie nie tak. No ale no, kusi mnie, żeby to sprawdzić. A co tam? Mewe zeskoczyła z konia. Każdy musi kiedyś odpocząć. Żołnierzom nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Zdjęli w pośpiechu kolczugi i hełmy, po czym dołączyli do świętujących wieśniaków. Przy dźwiękach fletów, piszczałek i skrzypek bawili się do samego świtu. Czekam, aż coś wreszcie mogli odetchnąć, zapomnieć o Nilfgardzie i czających się wśród trzcin potworach. Lyryjczycy długo potem wspominali tę noc. Beztroski śmiech, wirujące warkocze tańczących chłopek, chłodne piwo i chrupiący, przypieczony nad ogniskiem chleb. W pamięci królowej utkwiła zwłaszcza pewna rozmowa, którą dosłyszała przypadkiem. Ani trochę? Ani troszenieńkę? Powtarzam, to nie twój interes. Oczywiście, że nie mój. Gdyby był mój, to by aż tak mnie nie ciekawił. Co znowu knujecie, co? Znowu jakaś masowa zdrada? Zresztą możesz sobie milczeć. Przecież widzę, jak się na nią gapisz. Oczy jak lipcowe niebo, włosy niby łany pszenicy. O kim mówicie? Wasza wysokość. O proszę, co za zbieg okoliczności.
to na kogo gapi się Reinhardt? No przecież, na tę nową balistę. A co to jest za sztuka? Nie sposób oczu oderwać. Pewnie ta. Balista, mówicie? Tak, właśnie. I czym się wyróżnia ta balista na tle innych? Wiotką sylwetką? Pani, jeśli można, wolelibyśmy... Rozumiem. Walory balist omawia się w męskim gronie. No to nie przeszkadzam. Mewe wróciła do ogniska, usiadła na pieńku. Aha, mało brakowało. Cicho. I uśmiechnęła się pod nosem. Mewe spodziewała się, że chłopi zażądają czegoś w zamian za gościnę, ale nie. Nawet nie wspomnieli o zapłacie. Królowa była wzruszona ich serdecznością. Kolejny raz sprawdziło się powiedzenie, że im ktoś mniej ma, tym chętniej się dzieli. Lyryjczycy ruszyli w dalszą drogę dopiero w południe, nieogoleni, w niedopiętych koszulach. Kiedy indziej Mewe zrugałaby ich za brak dyscypliny, ale tym razem przymknęła oko. Czasem nawet żołnierz musi się wyszaleć. Kurde, spodziewałem się, że coś tu się wydarzy, coś niedobrego, nie? Tak. Pewnie by nam wzrosły morale, jakbyśmy wzięli, ale... Popatrzcie, popatrzcie na zebrane plany, ślijcie krzeżej pani należne pokłany. No właśnie, to tak trochę średnio mi się podoba, dla krwawej pani. Koło mego ogródeczka zawitała pijaweczka, dałam jej pić ze dzwoneczka, dałam jej koło mego... Grajku z krzywym nosem, zagraj więcej proszę, trochę potańcuję, nosa naprostuję. Grajku z krzywym no. Dobra, dalej uważam, że tu jest ewidentnie nie tak, ale nic się nie zepsuło, nie ma żadnych konsekwencji przynajmniej na razie. Dziwne, dziwne, jak ta wioska się nazywa w ogóle? Nie było powiedziane, jaka to jest wioska, nie? Ciekawe, czy to nie jest ta wioska, o której tam te druidki mówiły. Ale no, nie, nie dowiemy się. Cholera wie. Dobra. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy się nie zgodzili się, nie? No ale dobra, no tego dowiemy się w przyszłych odcinkach, czy jakieś konsekwencje będą, czy nie. No dzisiaj to by było na tyle. Ta kraina jest chora. Zepsucie idzie od Izgit. To tam. Gdzie jest to Izgit, nie? Gdzie jest to Izgit? Nie wiadomo, przynajmniej ja na razie nie wiem. Dobra, ale to by było na tyle. A będę musiał sprawdzić, czy tutaj w tych ruinach ta mapka mnie nie prowadzi. Ale co, no to wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie.